Hello! Dzisiaj kolejny wywiad z serii rozmów z naszymi wspaniałymi kursantami. Ze mną Barbara. Nie wiem, czy należy wierzyć w jej odpowiedzi, bo to tak trochę po rodzinie, trochę po znajomości, ale biorąc pod uwagę, ile lat Barbara jest z nami, zapraszam do posłuchania, co ma do powiedzenia. Hello Barbara, witamy w co tam w Wielkim Mieście? Cześć Elżbieta, wiesz co, ciężko stwierdzić, ponieważ z racji na zaistniałą sytuację siedzimy w domach, tak samo ja również pracuję z domu, więc nie wiem co słychać na mieście, za oknem słychać ptaki i świerszcze, pomimo, że to dalej miasto, także u mnie słychać łąkę, a nie miasto. No to tak, jak w Wielkim Mieście nic nie słychać, bo faktycznie siedzimy w domu, no to ja tak może zupełnie od końca. Ostatnio u nas lekcje online. Jak się odnajdujesz, Barbara, na tych naszych online'owych lekcjach? Bardzo tęsknię za zajęciami u Was w szkole, jednak ma to jakby swój wydźwięk i troszkę jest inna atmosfera. Natomiast te lekcje online działają bardzo fajnie. Jakby idea i samo prowadzenie tych lekcji jest dokładnie takie samo, więc tu się niewiele zmieniło. No tyle, że po prostu widzimy się na monitorach, na ekranach, a nie na żywo. Natomiast jeżeli chodzi o same lekcje, no to są nadal lekcje. To ja mam taką prośbę. To Basia, uchyl rąbka tajemnicy. Jak te lekcje wyglądają? Co tam się dzieje? Nie wiem, jak wygląda to w innych grupach, ale nasza piątkowa grupa, no to grupa, która zawsze zaczyna spotkanie od wymiany informacji. Nas w tygodniu spotkało, jakieś możemy się pochwalić swoimi osiągnięciami albo nie wiem, ponarzekać, że sytuacja jest ciężka. Oczywiście wszystko po angielsku, więc tutaj nie ma wątpliwości, że mamy jakieś ploteczki po polsku, nie, wszystko po angielsku. I bardzo, bardzo chyba, znaczy nie wiem jak reszta grupy, ale ja bardzo lubię tę część naszych zajęć, kiedy możemy właśnie swobodnie porozmawiać o danej sytuacji, ona nam się o tym, trochę co się dzieje, Basiu, i jak my się z tym mamy. Ta część się nam rozciąga, ja mam zawsze. Bardzo, bardzo. Bo ja mam plan, ja mam założenia, cele. Tak. Ja myślę, że po prostu... ta godzina, którą mamy, to jest za krótko dla nas. Basiu, a tak jak mówisz, każdy w tej czwórce z czymś innym przychodzi, a ty z czym i skąd przychodzisz? Czym się zajmujesz zawodowo? Czy angielski jest ci potrzebny do pracy, czy zupełnie do czegoś innego? Pracuję w firmie informatycznej zajmującej się obsługą pracowni projektowych. Dostarczamy do tych do pracowni odpowiednie oprogramowanie i sprzęt. I w takiej firmie pracuję. Bardzo sporadycznie używam niestety angielskiego, stąd też mój udział w zajęciach Wencjo, ponieważ nie chcę po raz kolejny stracić kontaktu z językiem, bo wiem, jak to się kończy. Wiem, że potem trzeba od początku przypominać sobie słowa, wyrażenia, ponieważ to po prostu ucieka. Jeżeli nie używamy języka, to go zapominamy. Stąd właśnie moja obecność w Wencjo, stąd udział w zajęciach, jak to, powroty, tak? Kolejne powroty do Wencjo. I uważam, że pomimo tego, że jest to czasem półtorej godzinki, czasem godzinka tygodniowo, to zawsze jest coś, bo mam przynajmniej możliwość porozmawiać po angielsku i jakby szlifować dalej swój język. Basia, ty jesteś dla mnie swojego rodzaju fenomenem, bo ty na zajęcia do nas jedziesz z Krakowa, a przecież tych szkół w Krakowie jest mnóstwo. No widzisz, to taki sentyment do Wencjo. Czy wiąże się to chyba z tym, albo nawet nie chyba, tylko na pewno wiąże się to przede wszystkim z tym, że no ja przygodę z lekcjami u ciebie zaczęłam jeszcze przed maturą i pamiętam, że wtedy ty też byłaś przed jakimś tam wyjazdem. I miałam dosłownie miesiąc tych zajęć z tobą i jakby mam wrażenie i dalej jestem tego zdania, że przez ten miesiąc nauczyłam się więcej niż na przykład przez cały ogólniak. Więc to nie jest tak, że wracam do Wencjo, bo mam taki kaprys, tylko po prostu wierzę w waszą skuteczność. To jest dla mnie ogromna radość, że nasi uczniowie nas nie porzucają, że są z nami tacy uczniowie, którzy chodzą do nas tak długo, jak Wencjo istnieje, niektórzy to nawet wcześniej.
Ale to też jest, no, chyba cenne. My się spotykamy piątki 17:30. No to też już jest tak, czas, że tak. Wiele osób to już tylko leżak, balkon, sofa, a tu nie, a przychodzi do mnie tak, lub zaczynają teraz łączy się ze mną czwórka, no czwórka hiperambitnych, ale z drugiej strony mega wyluzowanych ludzi. No i gadamy o czym tam, o czym myśmy tam ostatnio, Basia? Co to u nas? Mnie nie było w piątek, ale wiem, że... A dostałaś, Basia, oglądałaś już nagranie zajęć? Dostałam nagranie, zaczęłam oglądać, ale no niestety praca zawodowa dzisiaj w ciągu dnia nie pozwoliła mi dokończyć. Natomiast tak, dostałam nagranie, będę nadrabiać zaległości, a ostatnio rozmawialiśmy, przynajmniej przedostatnio, więc podejrzewam, że, że jakby wątek był kontynuowany, odnośnie diety i tego, co tam ludzie na tych w trakcie kwarantanny, w trakcie lockdownu wymyślają za odchudzające sposoby. I w tym kierunku szliśmy. I myślę, że... rewolucje w ogóle w życiu i w podejściu, rewolucje żywieniowe, tak? Żywieniowe, tak. Keto, wegańskie, tam były, ile tam było przeróżnych tych diet, a wcześniej? Bo my tak staramy się niezbyt monotematycznie. Wcześniej jakieś chyba fake newsy były, fake newsy, deep fakey. Tak, tak, tak. Omawialiśmy materiał właśnie o fake newsach i o deep fake. No to był taki ciężki temat, tam pamiętam, że mieliśmy różne zdania na temat właśnie deepfake i tam może nie tyle, że się kłóciliśmy, co po prostu wymienialiśmy poglądy na ten temat, tak, no jak na naszą grupę, było troszkę różnych zdań, tak bym to nazwała. No ale też mieliśmy przecież zajęcia, bardzo, bardzo dużo rozmawialiśmy na temat sytuacji w kraju, rozmawialiśmy o koronawirusie, także to też mieliśmy taki cykl zajęć. Cały czas coś na bieżąco. A poza tym, Basia, jakiś trik, no uczysz się w ogóle długo, uczysz się długo z nami. Widzisz postępy przez cały ten czas? Czy to jest jakaś równina, czy jak ty to właśnie patrzysz na swój angielski? Czujesz się pewniej, czy czujesz się we mgle? To jest pytanie do ciebie, czy widzisz rozwój? Ja widzę, ale ja coś tak przewąchiwałam, że to taki wywiad poznajomości i czy w to wierzyć, no i teraz się kopałam. Teraz pytanie, czy odpowiedź wierzyć. Widzę ten progres, widzę swobodę rozmowy. Wiesz co, znaczy ja widzę na pewno to, że raz, że łatwiej mi się wysławiać, łatwiej budować mi zdania i też nabrałam pewności, jeżeli chodzi o mówienie, bo z tym miałam największy problem, żeby się po prostu przełamać, żeby zacząć mówić po angielsku. I myślę, że tak, że tutaj, tu widzę postęp, że to nie jest dla mnie problem w tym momencie, żeby się odezwać i żeby normalnie, płynnie po angielsku po prostu rozmawiać, więc tutaj jak najbardziej tak. Wiesz co, Basia, ja pamiętam, jak połączyłam ciebie z tych indywidualnych naszych lekcji, połączyłam, z kim ja cię najpierw połączyłam? Wiadomo, jak jesteś jeden na jeden, musisz więcej mówić, no bo nie ma kogoś obok ciebie, kto odpowie na zadane pytanie, natomiast bardzo, bardzo fajne jest to, że jesteśmy właśnie w grupie, że to są małe grupy i że między sobą też rozmawiamy, tak, musimy, bo tak to... Myślę, że te rozmowy mogły być monotonne. A tutaj właśnie tak jak zaczęłyśmy, tak? Każdy z nas nosi coś innego, każdy ma jakieś tam inne poglądy, więc możemy tutaj więcej pokombinować. I rozmawiamy i z tobą jako naszym lektorem, ale rozmawiamy też między sobą. Też nas przecież goni, żebyśmy nie używali polskiego, tylko mamy wszystko po angielsku mówić, więc... Więc i przerzucać tego gorącego ziemniaka, tak? Tak, właśnie ten gorący ziemniak to jest bardzo, bardzo fajna metoda, no bo też zmusza każdego z nas do mówienia i nie ma tak, że mówi tylko jedna osoba, tylko każdy musi się wypowiedzieć. Więc ucinamy te monologi na korzyść rozmowy, zagadywania. Tak, tak. Czy wtedy też jest inna sposobność zadawania pytań i odpowiadania na te pytania, bo każdy zapytał coś innego, każdy chce się dowiedzieć też czegoś innego, więc jakby no, ta rozmowa jest taka, nie wiem, czy słowo pełniejsza,
nie wiem, czy dobrze to ujęłam, ale, ale jakby no jest to po prostu fajna rozmowa, a nie dialog, tak? Nie tak, że jedna osoba tylko mówi, tylko wszyscy bierzemy udział w dyskusji. Nie ma, u nas na zajęciach nie ma monotonii. Nie ma czegoś takiego, że my tam jakiś temat, nie wiem, położymy, tylko zawsze jest coś, nie? Także fajnie, to jest rozwijające bardzo, no bo mamy możliwość porozmawiania na wiele tematów. Jeżeli chodzi o sam podręcznik, to my powiedzieliśmy od razu, że my go nie lubimy. Natomiast myślę, że też plus tego, że to są zajęcia z osobami dorosłymi, które pracują, i my nie musimy odhaczyć sobie tematów, które są w podręczniku, nie musimy się tego trzymać, nie musimy omówić wszystkich tematów, które są, nie wiem, potrzebne na przykład przed maturą czy przed jakimiś tam egzaminami. Nas to nie trzyma, tak? Nas to w żaden sposób nie zobowiązuje, więc możemy omawiać tematy takie, które dla nas są ciekawe, które nas rozwijają i myślę, że to też jest fajne, tak? Że jest jakby pewna dowolność, jakby cały czas w ryzach, że angielski, że słówka, że gramatyka, natomiast na takich przykładach, które mogą być dla nas po prostu ciekawsze niż to, co jakieś tam czytanki w podręczniku, tak? No, podręczniki już chyba mamy, no każdy z nas, bo tak jak mówię, no jesteśmy ludźmi dorosłymi, którzy pracują, także podręczniki mamy troszkę za sobą i może dlatego jest nam trudno się trzymać tego podręcznika. Ale jedno jest pewne, Ela, że materiały, które dla nas przygotowujesz, one też pochodzą przecież z różnych tam książek, z różnych źródeł, one też są bardzo ciekawe, więc ja myślę, że nie tracimy, że nie... Że... Coś takiego jak te fake newsy, deepfake'i. Tak. Ja pamiętam, że nie wszyscy w grupie wiedzieli, o co to chodzi, co to są te deepfake'i. Tak. Tak. I pamiętam szok, że ale jak to takie rzeczy można robić? I aż tak? To też mi się strasznie... to mi się strasznie podoba, że kurczę, te emocje grają. Mi się wydaje, że one pomagają w nauce języka. No, na nudno i na drętwo, no nie wierzę. Nie wierzę, że to pójdzie. Więc staram się, żeby było rozmaicone. No i tak chyba nawet... No ale to też jest kwestia właśnie atmosfery, która jest u nas na zajęciach, tak? Bo my jakoś tak wszyscy w czwórkę złapaliśmy bardzo fajny kontakt. Myślę, że się po prostu lubimy, tak? Więc nam się jest też prościej jakby podzielić tymi emocjami, tam nie wiem, pośmiać, powygłupiać, ale też na poważnie porozmawiać. I to tak, to jest fajne, bo my też myślę, czy znowu mówię my, ale na przykład ja mam tak, że bardzo chętnie w tych lekcjach uczestniczę. To nie jest dla mnie jakiś przykry obowiązek, który ja w piątek muszę jeszcze na koniec dnia odhaczyć, tylko faktycznie jest to lekcja, tak, rozwijająca, nauka, ale zawsze w takiej fajnej, przyjaznej atmosferze, więc no, ja widzę same plusy. Basia, popatrzcie, teraz lato, teraz może wreszcie się już ta kwarantanna skończy, może jakaś namiastka wakacji i wypoczynku. Myślisz, że warto zafundować sobie taką labę, na jaką wszyscy zasługujemy, na ten leżak? Czy jednak takie dwumiesięczne przerwy w nauce to się nie przełoży na sukces? Wiesz co, no ja nie jestem fanką przerywania lekcji na okres wakacji, bo wiem, jak kończy się właśnie taka przerwa. Ja tą przerwę jakby sama na sobie już przerobiłam, więc akurat jeżeli o mnie chodzi, to wygospodarowanie godziny w tygodniu na to, żeby poćwiczyć angielski, żeby trochę pogadać, uważam, że to nie jest problem. No wiadomo, że tam jakiś urlop, czy ktoś jakieś wolne, no też trzeba mieć to na uwadze, no bo jakby po to są też wakacje, żeby odpocząć. Natomiast no, ja jestem za tym, żeby kurs angielskiego kontynuować w trakcie wakacji. Używasz angielskiego na wyjazdach? Czy to w ogóle ci się przydaje? Tak, tak, zdecydowanie. No, to też była motywacja, żeby szkolić cały czas, szlifować ten angielski. No, choćby na przykład moja przyjaciółka mieszka w Anglii i jak do niej jadę, to wiadomo, że z nią po polsku mogę porozmawiać, natomiast jej partner jest Anglikiem, Brytyjczykiem, więc to jest bardzo trudny angielski, jeżeli chodzi o zrozumienie tego, co się mówi. Więc jak najbardziej to jest bardzo przydatne, czy gdzieś tam, nie wiem, wyjść do restauracji, czy do sklepu, czy
nie wiem, zagadnąć o drogę, to tak, zdecydowanie tak. Czyli jedno nakręca drugie. Z jednej strony nauka pod wyjazd, z drugiej strony wyjazd jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. To jest fajne, wiesz, że jest taka możliwość. To akurat jest bardzo, bardzo fajne, no bo wtedy nie ma innej opcji, tak? Już jesteś w obcym kraju i jeżeli chcesz coś załatwić, jeżeli chcesz się dogadać, no to tego angielskiego użyć musisz. I myślę, że to jest super, jeżeli chodzi o przełamywanie tej bariery z mówieniem, tak, po angielsku, używaniem angielskiego, no bo tam możesz mówić po polsku i możesz mówić głośno i wyraźnie, ale to nie pomoże, po prostu musisz rozmawiać po angielsku i nie ma wyjścia, nawet jeżeli być bardzo prosty język, proste zdania, najważniejsze, żeby się po prostu dogadać, więc nie zapomnieć jest tego super. Takie języka. Tak. Basia, a jakieś plany, marzenia na after the lockdown? Szykujesz coś? Myślisz o jakiejś podróży, kiedy już przycichnie temat koronawirusowy? Wiesz co, no jeżeli chodzi o podróże, to mnie niesie na pewno. Niestety niesie mnie bardzo odległe zakątki świata. Więc póki co no, czekam, co się będzie działo, jak sytuacja będzie wyglądała, ponieważ no, kusi mnie Azja, więc jakby no, siłą rzeczy na razie trzeba siedzieć na tyłku i szlifować angielski, żeby się móc dogadać, natomiast no, kiedy uda się pojechać i też pytanie też na jakich zasadach to wszystko się będzie odbywało, no to zobaczymy. No, na tą chwilę wszystko stoi pod znakiem zapytania. Ale nie kontynuacja nauki będzie. Nie. To jest pewne jak podatki. Basia, mega pięknie Ci dziękuję za czas, za odpowiedzi na moje pytania. Widzę się z Tobą w piątek. Kochana, na pewno obejrzyj do końca nagranie. Tak jest. I tak jak powiedziałam, dalej jesteśmy w tym temacie, więc czekamy na Twoje przemyślenia na temat weganizmu, friganizmu i co tam komu w żołądku gra. Co tam jeszcze było? Basia, dziękuję i do zobaczenia w piątek. Dzięki, Ela, pa!